Jedna mała bateryjka do zegarka może zatruć metr sześcienny ziemi. Ogółem na świecie produkuje się blisko 150 tysięcy ton baterii, z czego na przykład w Polsce tylko 45% podlega recyklingowi. Ekolodzy przy każdej możliwej okazji apelują, by zamiast do śmieci oddawać je do specjalnych pojemników i tym samym poprawić ten wynik, ratując środowisko. Znany polski ekolog Dominik Dobrowolski i wałbrzyski aktywista Paweł Siodłak zaprosili nas na nietypowe walentynki do sortowni odpadów komunalnych. Miejsce może jest mało romantyczne, ale bardzo ważne dla organizatorów tej ekowalentynki, której celem jest zwrócenie uwagi na recykling baterii. Ekowalentynki to pomysł, który wpadł mi do głowy ponad 10 lat temu. W jednej z wrocławskich szkół po prostu namówiłem dzieciaki i nauczycieli, żeby zrobić taką jedną akcję, no bo walentynki to jest dobra okazja, żeby się podzielić czymś dobrym z osobą, którą kochamy. No a że Gaja to jest chyba największa i najważniejsza kobieta na świecie, nasza ziemia, więc pomyślałem sobie, świetna okazja, żeby tą akcję zrobić. To miała być jednorazowa akcja, taki można powiedzieć happening właśnie zrobiony w zaprzyjaźnionej szkole. No ale od tego czasu, kiedy ten pomysł wpadł mi do głowy, uzbieraliśmy już 10 milionów sztuk baterii i nadal te baterie są zbierane. Akcja z jednej szkoły przerodziła się w duży program ogólnopolski, który jest realizowany w 1000 miejscowości w całej Polsce. W Polsce sprzedaje się ponad 300 milionów sztuk baterii rocznie, w tym 80% to baterie jednorazowe. Gdy się zużyją, w większości niestety są wyrzucane do zwykłego śmietnika i jeśli nie zostaną wysegregowane w takich zakładach jak wałbrzyski Lipok, trafiają na wysypisko, gdzie po latach zaczynają uwalniać ze środowiska trujące substancje i metale ciężkie. Cynk, ołów, rtęć, kadm, mangan trafiają do środowiska, a że w większości są to lit, w związku z nikiel, to są metale ciężkie, które odpowiadają za bardzo ciężkie skażenie środowiska i również wpływają na zdrowie człowieka, no to jest gigantyczny problem. Taka mała bateryjka, która trafia do środowiska, to jest gigantyczny problem. Dlaczego jesteśmy tutaj? No dlatego, że okazuje się, że na tej linii ciągle pojawiają się baterie, czyli baterie nie pojawiają się tam, gdzie powinny się pojawiać, czyli nie są zbierane tam, gdzie powinny być zbierane. Organizatorzy ekowalentynek apelują, by nie wyrzucać baterii do kosza, tylko do specjalnych pojemników, które znaleźć możemy na przykład w sklepach z elektroniką, marketach oraz miejscach, które oni sami zaopatrują i z których baterie odbierają, by przekazać do recyklingu. Mamy informacje, są podawane w mediach społecznościowych dokładnie. No jeszcze oczywiście w Wałbrzychu, w Aqua Zdroju, w Szczawnie Zdroju, na basenie w Delfinek i w hali mistrzów w Wałbrzychu też taki pojemnik się znajduje, no i w Urzędzie Miasta. Także 11 punktów, jeżeli chodzi o powiat wałbrzyski i Świebodzice, ale oczywiście pamiętajmy o tym, że prócz tych punktów ciągle możemy oddawać baterie już oddzielone od śmieci, właśnie same baterie na przokach wałbrzyskich i też w gminach ościennych. Także przede wszystkim w sklepach, w których te baterie są sprzedawane. Co zatem możemy zrobić, by w walentynki i nie tylko okazać miłość Matce Ziemi? Ekolodzy przekonują, że wystarczy prosta zmiana nawyków. Podstawowym elementem selektywnej zbiórki, podstawowym jest to, co my wrzucimy do naszego kubła na śmieci w domu. To naprawdę nie jest skomplikowane, żeby taką bateryjkę, którą teraz trzymam tutaj w rękach, po prostu wrzucić do nawet, no nie wiem, nawet do słoika, do przeciętej butelki plastikowej, do jakiegoś małego kartonika i to już będzie pierwszy bardzo dobry krok w tym kierunku, aby te baterie zawrócić i żeby trafiły do recyklingu i żeby te wszystkie pierwiastki, o których wspomniałem, czy metale ciężkie były zawrócone. I to jest bardzo ważne, bo z jednej strony nie zanieczyszczą środowiska, z drugiej strony już nie trzeba będzie więcej tego cynku, manganu, kobaltu, niklu wydobyć, czy litu, i poprzez co zmniejszymy oddziaływanie na środowisko. Organizatorzy ekowalentynek zachęcają do oddawania baterii do organizowanych przez nich punktów, gdzie w zamian można otrzymać ekologiczną torbę oraz kalendarz, który powstał w ramach akcji Kobieta drzewem piękna.